Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego siódmego modułu kursu Działalność recepcji. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę, Przewidzianą w tej części szkolenia. Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność hotelarską zawiera szereg umów z kontrahentami, biurami podróży, dostawcami towarów i usług zewnętrznych, pracownikami zatrudnionymi na różnych stanowiskach pracy, a także z klientami chcącymi korzystać z usług obiektu. Do najważniejszych umów zalicza się umowę hotelową, w ramach której prowadzący hotel zobowiązuje się wynająć gościowi umeblowany pokój mieszkalny lub miejsce w pokoju oraz świadczyć usługi z tym związane, a gość obowiązuje się uiścić opłatę. Umowa hotelowa jest umową mieszaną, zawierającą w sobie elementy takich umów cywilnoprawnych jak umowa najmu, umowa zlecenia, umowa przechowania, umowa sprzedaży. Ważnym obowiązkiem hotelarza wynikającym z umowy hotelowej jest zapewnienie bezpieczeństwa pobytu gościom. Gość ma prawo liczyć na zapewnienie mu bezpieczeństwa w hotelu oraz na pieczę hotelarza nad jego rzeczami. Umowy zawierane w hotelu to także te zawierane z kontrahentami. Dostawcy produktów do gastronomii, środków czystości, sprzętu, elementów wyposażenia zobligowani są do dostarczenia zamówionych produktów na podstawie zawieranych umów sprzedaży. Najczęściej stosowanymi umowami pomiędzy hotelami a biurami podróży są allotment, charter oraz potwierdzenie zamówienia. Allotment to umowa polegająca na udostępnieniu przez hotel do dyspozycji biura podróży w określonym czasie określonej liczby i rodzajów pokoi, które w wypadku niewykorzystania są w odpowiednim czasie ustalonym umową zwracane hotelowi do sprzedaży. Charter to umowa polegająca na zamówieniu określonej liczby miejsc noclegowych w określonym czasie, z gwarantowanym ich wykorzystaniem przez zamawiającego, bez możliwości anulowania bądź zmniejszenia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia to każdorazowe zapytanie Biura Podróży o możliwość zarezerwowania miejsc w hotelu czy innym obiekcie. Umowy zawierane są z przedsiębiorcami świadczącymi usługi obce pomocnicze na terenie hotelu, także w ramach tzw. outsourcingu. Usługi te są nabywane przez hotel w celu bezpośredniego zaspokojenia potrzeb klientów lub w celu przetworzenia ich na usługi własne. Umowy zawierane z przedsiębiorcami dotyczą najczęściej telekomunikacji, dostarczania energii elektrycznej, wody, ogrzewania. Wynajmu sprzętu sportowego, konferencyjnego czy samochodów. W ramach outsourcingu najczęściej firmom zewnętrznym zleca się prace konserwatorskie i utrzymania technicznego obiektu, informatyki, księgowości, infolinii, marketingu i public relations, usług pralniczych, ochroniarskich, transportowych czy ogrodniczych. Rzadziej outsourcing dotyczy cateringu i sprzątania, choć w ostatnich latach zauważalny jest wzrost popularności tej formy outsourcingu. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.